Cześć moi drodzy, witam po świętach z powrotem na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o moich ulubionych kosmetykach z kategorii pielęgnacja. Zapraszam. I w tle znowu będzie słychać mojego synka. Nie, to nie jest tak, że on choruje ponad tydzień, ale te wszystkie filmiki, no nie wszystkie, ten poprzedni i ten obecny, i jak się uda ten następny, staram się nagrać jeszcze przed świętami, ponieważ kiedy to oglądacie, ja odwiedzam stare kąty w Los Angeles. Postanowiliśmy zabrać tam dzieci, odwiedzić znajomych, miejsca, do których często żeśmy chodzili. Wiele z tych kosmetyków, jak nie wszystkie, pojawiły się już w pojedynczych filmikach na moim kanale, więc jeśli śledzicie regularnie mój kanał, nie będą one dla Was zaskoczeniem. Zacznijmy może od pielęgnacji włosów. Ja równiutko ponad rok temu zniszczyłam swoją piękną czuprynę nieodpowiednim farbowaniem i ja o tej maseczce, o której chcę Wam teraz powiedzieć, wspominałam niedawno na moim kanale w filmiku z serii Do dna, czyli o dękach. I teraz mam nowe opakowanie i jest to Goldwell Kera Silk Reconstruct. To jest maska do włosów, której zadaniem jest odbudowa, odżywienie. I ona świetną robotę zrobiła dla moich wypalonych włosów. One łamały się mniej więcej na takiej wysokości i to, co było spalone, tego już się nie dało uratować, ale te włosy, które zostały, te kikutki takie, gdzieniegdzie, no to one były bardzo osłabione, też grubo spalone. I mój fryzjer, mój nowy fryzjer, bo zmieniłam wtedy fryzjera, polecił mi tą maskę i to jest maska, która rzeczywiście już przy pierwszym użyciu robi różnicę. Ja ją nakładam raz w tygodniu i wtedy te moje włosy przez kilka następnych dni są sprężyste, są odżywione. Ja nie muszę wtedy już nakładać codziennie po myciu włosów żadnej odżywki nawilżającej, odżywczej. To raz w tygodniu mi wystarcza. Oczywiście wtedy, kiedy one były tak masakrycznie spalone, zniszczone te moje włosy, to ja nakładałam ją przez pierwszy tydzień codziennie, no a później z biegiem czasu oczywiście ta częstotliwość się zmniejszała, no i teraz skorzystam z niej raz w tygodniu, bo chociaż włosy farbuję raz na 3 miesiące, to jednak one potrzebują tego odżywienia i ta odżywka mi to zapewnia. Jeszcze jeden produkt, też maska, który zrobił na mnie piorunujące wrażenie, to jest maska do włosów farbowanych na blond od firmy Joanna, ten Color Boost Complex, to jest duża pucha, tu macie półlitrowe opakowanie, ona ma takie fioletowe zabarwienie i pięknie pachnie czarną porzeczką. Ja przez większość ubiegłego roku byłam jednak tlenioną blondyną i ja lubiłam, żeby ten mój odcień blondu był takim chłodniejszym odcieniem. Ja nie lubiłam tych miedzianych i żółtych refleksów i bardzo dobrze sprawdzał mi się ten szampon od Joanny, taki fioletowy czy granatowy. On pięknie te refleksy wypłukiwał z moich włosów. Ja korzystałam z niego troszeczkę jak z odżywki. To znaczy najpierw myłam włosy zwykłym szamponem, później spieniałam ten szampon fioletowy czy niebieski, już nie pamiętam, na moich włosach i po 5 minutach mniej więcej go zmywałam i było ok. Natomiast on odrobinkę wysuszał te moje włosy. To nie było jakieś drastyczne wysuszenie, nie było tego efektu takich suchych piór na moich włosach, natomiast ja przy tamtym szamponie musiałam korzystać codziennie z takiej odżywki nawilżającej. Mój fryzjer wtedy, ten kochany, który polecił mi tą odżywkę, nie odżywkę, maskę od Kera Silk, od Goldwell, polecił mi właśnie tą puchę z Joanny, bo to jest maska, która oprócz tego, że świetnie pozbywa się tych niechcianych żółtych tonów z Waszych włosów, to oprócz tego jeszcze świetnie nawilża, więc takie dodatkowe działanie. Ja oczywiście teraz z niej korzystam, bo nie potrzebuję, natomiast wiem, że na wiosnę będę chciała znowu wrócić do blondu, więc nie pozbywam się tego, to czeka na to, żeby znowu wypłukiwać te miedzi z moich włosów. Naprawdę bardzo fajna rzecz, no i w drogeryjnej cenie. I przechodzimy teraz do pielęgnacji twarzy, a właściwie do pielęgnacji mojej okolicy pod oczami. I pierwszą gwiazdą dzisiaj jest olejek pod oczy marki Cora Organics. Jest to marka stworzona przez Miranda Kerr. Jest to były aniołek Victoria's Secret, była żona Orlando Bluma. I marka ta, kosmetyki tej marki dostępne są w Douglasie. To jest olejek, który jest w szklanej buteleczce. Tu macie 15 ml, 10 ml. On nie jest tani, ale starcza go na bardzo długo. Olejek ma taką kwarcową kulkę, rolujecie. Ja nakładam go zawsze
przed nałożeniem kremu pod oczy. Na początku, przez pierwszy tydzień czy dwa, kiedy go sobie kupiłam, to nakładałam najpierw krem, potem olej, tak jak robię na twarzy zwykle. Natomiast stwierdziłam, że nie widzę praktycznie żadnej różnicy. I wtedy spróbowałam na odwrót i po prostu bingo, on pięknie nawilża i odżywia tą moją skórę. Po zastosowaniu tego produktu zauważyłam, że na przykład korektory, które silnie matują, czyli silnie wysuszają też, nie wyglądają już tak strasznie na moich oczach. I ja nie muszę nakładać tego olejku przed samą aplikacją korektora, ale widzę, że ta moja skóra jest o wiele bardziej nawilżona i przez to te kosmetyki silnie wysuszające już tak nie mają takiego negatywnego, wysuszającego efektu na niej. Tak jak powiedziałam, ten olejek starcza na bardzo długo. Pierwsza buteleczka skończyła mi się dość szybko, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że ja wzięłam go kiedyś na pokład samolotu i chociaż zabezpieczyłam go folią, żeby się z niego nic nie wylało, to jednak różnica ciśnień sprawiła, że wszystko przez tą przerwę malusieńką, ale jednak między kulką a opakowaniem wysączyła się bardzo duża ilość produktu. Przestałam teraz z nim latać. Siedzi sobie w domu bezpiecznie. No i to drugie opakowanie mam wrażenie, że trwa całą wieczność. Bardzo fajna rzecz i nie wyobrażam sobie teraz pielęgnacji mojej skóry pod oczami bez tego olejku tak naprawdę. Drugi kosmetyk też pod oczy to jest krem, który z mojej pielęgnacji wypadł. Bardzo lubiony przeze mnie krem CeraVe, który zwykle nakładałam rano i krem na noc od Estée Lauder, ten w brązowym takim szklanym opakowaniu z retinolem. I to jest Paula's Choice Clinical Ceramide Enriched Firming Eye Cream. To jest krem, który oprócz tego, że pięknie nawilża, to świetnie ujędrnia i w moim przypadku minimalizuje te moje wory pod oczami, które mam zawsze, od zawsze. No są dni, że one są większe, są dni, że są mniejsze, natomiast po nałożeniu tego ja po jakimś czasie widzę, że jednak one się zmniejszają po prostu. Oprócz tego czuję takie ujędrnienie natychmiastowe. Nie w taki negatywny sposób, nie czuję ściągnięcia, ale czuję, że ta moja skóra jest taka bardziej sprężysta. To jest krem, który zawiera oprócz retinolu także witaminę C, ceramidy, chyba 5 rodzajów ceramidów, peptydy, co on tu jeszcze ma, mam ściągę. Słuchajcie, ma jeszcze ekstrakt z winogron, alantoiny i bisabolol. Alantoina i bisabolol, na pewno alantoina koi i łagodzi, więc na wszelkiego rodzaju podrażnienia też się przyda. Ponieważ jest to krem z retinolem, pamiętajcie, jeśli zdecydujecie się po niego sięgnąć, że trzeba nakładać wtedy, znaczy zawsze moim zdaniem trzeba nakładać, ale jak już korzystacie z retinolu, retinol działa złuszczająco, to pamiętajcie o kremie z filtrem jeszcze dodatkowo. Nie zapominajcie, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Bardzo, bardzo fajny kosmetyk. To jest już moje drugie opakowanie. Mam wrażenie, że zagościł na dłużej u mnie. Dobrze, kochani, mam tutaj coś do demakijażu. To też już pojawiało się na moim kanale kilka razy. Jest to żel micelarny od firmy Visplantis. Zawiera bławatek i pantenol. Duże opakowanie, bo półlitrowe z pompeczką. Drogeryjna cena to przede wszystkim. Ja preferuję żele nad płynami micelarnymi ze względu na ich formułę właśnie, na ich gęstość. One tak szybko nie wsiąkają w płatek. Lepiej, mam wrażenie, przez to, że siedzą na płatku, a nie wnikają w niego, pracują na moim oku, na mojej twarzy. Ja z reguły po takie kosmetyki sięgam już po podwójnym oczyszczaniu. Usuwam sobie po prostu resztki maskary, reszty brokatu, cieni, tutaj kosmetyków, właściwie i podkład, i bronzery, te wszystkie pudry z tej granicy włosów, z uszu, z szyi zawsze. Mam wrażenie, że wydaje mi się, że się domyłam, a później przemywam to wszystko płatkami i się okazuje, że jednak coś tam jeszcze jest. Jeśli chodzi o samo działanie, to on robi tak dobrą robotę w moim przypadku, jak płyn micelarny z Bioderma. No a wiadomo, Bioderma tania nie jest, a ten żel nie pamiętam. Na pewno kupuję swój w Rossmanie i to nie jest jakiś duży wydatek. Oczywiście linki i ceny, linki będą poniżej, ceny będą i poniżej na ekranie. Stały mieszkaniec i bywalec mojej łazienki teraz, jeśli chodzi o demakijaż. No jak jesteśmy przy makijażu czy demakijażu, to kosmetyk, który jest tak na granicy. Można by go tutaj zakwalifikować do makijażu, ale i do pielęgnacji, bo jest to krem BB. I krem BB, który zrobił na mnie największe wrażenie w roku 2019, był krem
od Skin 79. Ta pomarańczowa wersja to jest wersja rozjaśniająca, ale i przeciwzmarszczkowa. Kochani, jest go tutaj bardzo dużo, bo jest napisane... Nie, jest 40 ml. Ja miałam na początku taką tubeczkę, taki format podróżny, tam chyba było 7 ml i kochani, ona mi starczyła na bardzo, bardzo, bardzo długo, co najmniej miesiąc, jak nie półtora, codziennej aplikacji. Więc sięgnęłam po to i to mi chyba starczy do końca mojego życia. Jest to koreańska marka, więc te kremy BB są wypełnione składnikami przeznaczonymi do pielęgnacji cery. Tu jest duży SPF, bo aż 50. Co wcale nie wpływa negatywnie na jego formułę, bo bardzo dużo kremów z tak wysokim filtrem to są jednak kremy tłuste, no ja mam cerę mieszaną, nie do końca to fajnie wygląda. Natomiast tu nie ma tego efektu. Tak, on jest taki kremowy, ale nie wygląda tłusto. Jeśli chodzi o kremy BB, to w tej kategorii jest to chyba najlepiej kryjący krem BB, jaki posiadam w swojej kolekcji. Powiedziałabym, że mocniej kryjący niż ten krem od Bourjois. Healthy Mix, on chyba tak się nazywa. Oczywiście kremy CC to już jest dla mnie inna kategoria, natomiast jeśli chodzi o kremy BB, świetnie kryjący kosmetyk. Ja sobie tutaj zapisałam, że on, jeśli chodzi o właśnie pielęgnację cery, to ma tutaj olej arganowy, olej słonecznikowy, sojowy, jakiś ryżowy, ekstrakt z cytryny, z róży, z owsa, z rumianku, więc jest i nawilżenie, i takie ukojenie, jeśli są jakieś ewentualne podrażnienia. No jest ten wysoki filtr, jest bardzo fajne krycie, starcza na bardzo długo. On co prawda po jakimś czasie, no jak noszę taki dosyć treściwy kosmetyk i to jeszcze w wysokich temperaturach, bo no w lecie z reguły sięgam po takie kremy BB, no to ja go muszę sobie tam poprawić w ciągu dnia, ale wystarczy jedno poprawienie, takie wiecie, zebranie sebum, może troszeczkę przypudrowanie pudrem matującym, sprayu trwalejący i to wszystko. Naprawdę bardzo fajna rzecz i sięgam nawet po niego teraz. Na koniec zostawiłam sobie trzy maseczki do twarzy i są to maseczki jednej firmy, firmy Laneige, znowu koreańska marka. I może zacznijmy od tej, bez której nie wyobrażam sobie teraz pielęgnacji. Jest to Water Clay Mask, jest to maseczka oczyszczająca. Ja z takich maseczek korzystam w strefie T głównie, gdzie te moje pory najczęściej się jednak zapychają, tam się przetłuszczam po prostu. I to jest maseczka, która oprócz tego, że pięknie oczyszcza te moje pory, to jeszcze nawilża moją skórę. Są maseczki oczyszczające, które pięknie ten cały brud, to sebum, zanieczyszczenia wysysają z moich porów, ale jednak po ich zmyciu no, czuję, że ta skóra potrzebuje takiej potężnej dawki nawilżenia. Z tą nie. Tak, oczywiście, że później muszę nałożyć moje kremy i olejki, bo inaczej ta skóra wyschnie. Natomiast nie ma takiego uczucia ściągnięcia wysuszonych skórek nie z tą maseczką. Ona w gruncie rzeczy ma bardzo interesującą formułę, ponieważ gdyby to był cień do powiek, to powiedziałabym, że jest bardzo mocno napigmentowana, dlatego że jej niewielka ilość jest tak bogata w tą glinkę, że właśnie taka wodnista się wydaje, ale pięknie pokrywa to wszystko, co chcecie pokryć, tego bo nie pigmentu, tej glinki jest sporo, przez co nie musicie nakładać grubej warstwy, dzięki czemu starcza Wam na dłużej. Dwa główne składniki tej maseczki to glinka mineralna i woda miętowa. Bardzo fajna rzecz. Ja ostatnio sięgnęłam, kiedy skończyło mi się jedno opakowanie tej maseczki, sięgnęłam po inną maseczkę oczyszczającą od Laneige. Taki dwupak, dwufazowa. Najpierw macie taki gęsty jakby klej do ogrzania porów. Później macie taką maseczkę glinkową właśnie do oczyszczania. I wydawało mi się, że powinna być jeszcze mocniejsza od tej, ale nie. To oczyszcza lepiej. Do tego wróciłam i to chyba zostanie na dłużej też, bo to jest moje już chyba trzecie opakowanie i kiedy mi się to skończy, to znowu kupię sobie nowe. Kolejną maseczką, którą bardzo, bardzo lubię, jest tym razem maseczka na noc i jest to Water Sleeping Mask. Maseczka silnie nawilżająca na noc. Ja kiedy po nią sięgam, no to skupiam się tylko na tonizacji, nakładam esencję, krem pod oczy i ta maseczka i to wszystko. Grubsza warstwa, rano wstaję, słuchajcie, i skóra jest tak fajnie nawilżona, taka mięciutka, sprężysta. Ona jest bardzo nierzadka, ale ma taką lekką, żelową formułę. Zawiera, kochani, bo też mam ściągę, wodę z himalajskich lodowców. No tutaj muszę przyznać, że kiedy czytam takie rzeczy, sobie myślę, naprawdę? No ale okej, kwas hialuronowy oczywiście, komosę ryżową, wiesiołek, morele. To wszystko sprawia, że
świetne nawilżenie, właściwie natychmiastowy efekt. To jest moje też już którejś z kolei opakowanie. Maseczki Laneige nie są tanie, one są dostępne w Sephorze, ale uważam, że jeśli chodzi o pielęgnację, to taki uzasadniony wydatek. Ja z tej maseczki korzystam tak doraźnie, czyli nieregularnie, jak widzę, że ta moja cera jest lekko przesuszona przez wiatr albo przez centralne ogrzewanie, no albo przesadzę z kwasami na przykład i widzę, że ona potrzebuje nawilżenia, to wtedy używam tego, świetnie się sprawdza. I jeszcze jedną maseczką, też od Laneige, którą bardzo, bardzo lubię, jest maseczka, po którą sięgam już regularnie, dwa razy w tygodniu. Jest to Time Free Sleeping Mask. To też jest maska na noc, z tym, że oprócz takiego silnego nawilżenia jest też ujędrnienie. Już jest walka z tymi pierwszymi oznakami starzenia. To jest maseczka już o innej formule, ona jest gęstsza. Chociaż też jak się rozsmarowuje na twarzy, to się zmienia w taką bardzo lekką, nie taką ciężką i tłustą absolutnie, też taka powiedziałabym przy rozsmarowywaniu, też taka lekka żelowa, chociaż w opakowaniu i jak po nią sięgniecie, to już jest taka bardziej treściwa niż ta maseczka nawilżająca. I ja nakładam ją zawsze na noc po nałożeniu kwasów. Dwa razy w tygodniu aplikuję kwas mlekowy, ten 10% z The Ordinary. Później tonizuję twarz. Esencję nakładam, zawiesiłam się, krem pod oczy i ta maseczka. I rano wstaję, nie ma żadnych podrażnień, skóra jest nawilżona, odżywiona. Tutaj, jeśli chodzi o nawilżenie, to efekt jest natychmiastowy, tak jak przy tej maseczce niebieskiej, tej Water Sleeping Mask, natomiast na ten efekt ujędrnienia skóry trzeba troszeczkę poczekać. Powiedziałabym, że tak 2-3 tygodnie i widać, że ta skóra jest taka jędrniejsza, natomiast jest, widać różnicę, ja widzę po sobie, że ta moja skóra nabrała takiej, odzyskała sprężystość, więc to jest też już moje drugie czy trzecie opakowanie, czyli taki regularny kosmetyk w mojej pielęgnacji. Moi drodzy, to wszystko ode mnie na dzisiaj. To byli wszyscy moi pielęgnacyjni ulubieńcy roku poprzedniego. Do siebie zapraszam już w środę i wtedy będzie już ostatni filmik z serii Ulubieńcy Roku, ale tym razem opowiem Wam o tych kosmetykach wysokopółkowych, selektywnych, po prostu drogich. Opowiem Wam, po co najczęściej sięgałam, co trafiło do mojego serduszka w roku 2019. Do zobaczenia w środę. Na razie.